Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Tak jak obiecałem, że za jakiś czas pojawi się spinel od Delixirum. No i jest. Tutaj podobnie jak z tamtym produktem. Tak samo, aplikacja na nowe opony, podobnie umyte. Tak naprawdę, ten sam dzień wszystko robione tak jak z opalem. I strona gorsza, czyli lewa. Tak, dlaczego? Bo produkt jest trwalszy, jeżeli chodzi o opony. Siedzi dłużej, zwyczajnie. Tak jak widziałeś, 2200, no tam się jeszcze broni. Coś tam się jeszcze bronił, ale to już, no, to już takie naciągane, można powiedzieć. Także dłużej posiedzi na pewno. Wykończenie. No i tutaj, słuchaj, wydajność jest zdecydowanie fajniejsza. Znaczy ja, może inaczej. O, ja zrobię porównanie, bo ja chcę też zrobić porównanie tych dwóch produktów. Wydajność, kosmos. Zapach. Kurde, no to jest ogień. To jest siwy dym i czarne chmury. Jakieś perfumy. No rewelacja. On z butli troszeczkę tak zaciąga chemicznie, ale jak o właśnie, nad butelką jak się już uwolni, rewelacja. No praca tym produktem jest fenomenalna. Wydajność, poślizg. Tak jak w opalu też pływają tu jakieś gluty, słuchaj. Zobacz, nie wiem czy ty to zobaczysz. Widać to? Te gluciska? O, widzisz? Widzisz. Tak, to są jakieś gluty tam, kurczę, nie wiem, coś się zważyło i to siedzi na dole. Nie wiem, o. Widzisz tutaj, tu. Zobacz, i siedzi to, o, stryk. Nie wiem, co to jest, coś tam się zważyło i to siedziało właśnie na atomizerze. Podobnie jak z tamtym produktem, bzdurą jest tutaj głowa. To jest w ogóle bez sensu. Oczywiście stosowny dozowniczek, jak to u dziadzi, ale ten to jest tłusty na maksa. Wykończenie. Na bogato to jest po prostu plak. Nieumiejętnie położony. Bo jak już widziałeś, z plakiem można też zaszaleć, że będzie piękne wykończenie. Połysk. Z dotarciem delikatny połysk z mega przyciemnieniem. I tutaj dla wielbicieli właśnie delikatnego połysku jest rewelacja. Czy produkt mi się podoba? Podoba mi się. Bardzo fajny. Rewelacyjny. Tak naprawdę tutaj to uderzenie tej tłustości też znika tak naprawdę po pierwszym myciu i zostaje przyciemnienie. I tu, jeżeli chodzi o domywanie, jest trochę lepiej niż... Zresztą, będzie porównanie. Produkt, naprawdę, jeżeli chodzi o opony nowe, wiadomo, rewelacja. No cóż, no w dalszej części, tak jak z opalem, wskoczyłem na karbon, na tylną klapę w Volvo. Tutaj słuchaj, aplikacja, dotarcie, odparowanie natychmiastowe, jak przy opalu, bo do tego będę teraz pił, wiadomo,
jakiś czas temu widziałeś opalka, dzisiaj spinelek. Podobnie. Kurczę, nic się nie zmieniało. Może tutaj nawet, słuchaj, w słońcu i na tym karbonie nie zauważyłem różnicy pomiędzy produktami. To jest jedyne miejsce, gdzie nie widziałem różnicy tak naprawdę. To już powiem. I tak jak wiesz, przy opalu też zapomniałem, że tam siedzą, położyłem coś. I to odcięcie, słuchaj, po 3 miesiącach, a ten produkt, bo ja tak, 3 miesiące i on moim zdaniem miał lepszy zjazd. Troszeczkę lepsze hydro. Mógłby posiedzieć dłużej, ale pewności nie mam. Nie dokończyłem testu, więc głowy sobie nie dam uciąć, bo przykryłem, tak jak wiesz, innym stosownym produktem. No, stary łeb. Później klasyka. Po tym wjechałem do komory silnika, jeżeli chodzi o Volvo. Thank you.
Tutaj też, tak jak przy opalku. Brak takiego odcięcia było oczywiście przed przetarciem EcoShine Multishine Alco. Później to znikło. Na mokro widać było, że się pojawiło to odcięcie. Tak naprawdę w porównaniu do opala, wiesz co, moim zdaniem lepsza wydajność, tu się powtórzę, troszeczkę lepszy połysk. To nie jest kolosalna różnica na twardych plastikach. Te produkty na plastikach bardzo podobnie się zachowują, ale Spinel moim zdaniem będzie wydajniejszy, jeszcze raz to powiem, i moim zdaniem z lepszym, takim lepszym, z połyskiem, co zależy co kto lubi. Teraz tak, powinna być następna akcja z Mańkiem. Mańka sobie odpuściłem, nie wrzucałem testu trwałości na oponach z tego względu, że nie było sensu. Nie było sensu, bo podobnie jak opal, sezon by przejeździł, a nawet dłużej właśnie. I tu zaproszę Cię do dalszej części filmu. Zobacz, co się dzieje na oponach, które oczywiście Fiata, specjalnie zestawik wziąłem od znajomego, które już sobie pojeździły, domyłem na igiełkę, jak zawsze zresztą, zarzuciłem i tutaj dopiero jest zajebioza.
wściekłe, co? Słuchaj, jakby to powiedzieć, tutaj ładujesz jak chcesz, grubo, cienko i w porównaniu do Opala zdecydowanie idzie w połysk. Produkt uwielbia opony, kocha opony. Ogólnie te dwa produkty, bo nie będę robił filmu z porównania kolejnego, tutaj je porównam. Te dwa produkty moim zdaniem uwielbiają gumę, kochają gumę. Plastik owszem, też się sprawdzi. Też się sprawdzi bez problemu, przyciemni, przymaskuje. W zależności od wykończenia zostawiasz bez dotarcia, ewentualnie docierasz. Spinel moim zdaniem idzie bardziej w połysk. Lepsza aplikacja i lepsza wydajność. Zapach. Kurczę, spinel miażdży, opala. Zdecydowanie tutaj zapach to jest po prostu no obłęd. I teraz tak, osobiście dla mnie, a zresztą na Opelku widziałeś jak to usiadło. Kurczę, no poezja. Po przejechaniu wodą było widać, że robi się ta woda taka jakby trochę mętna. Zrzucało tę tłustość, która została, bo wszystko się nie wchłonie, ale połysk w dalszym ciągu został. Więc tutaj jak lubisz błyszcząco, zostawiasz i jeździsz parę myć błyszcząco. Później ten połysk znika, a opona w dalszym ciągu zabezpieczona satyną. Mega przyciemnienie na oponie. Kurde, naprawdę poezja. Mega przyciemnienie. I tutaj można pić, że takie plakowe. Wiesz co, to jest, o, to jest taka, kurczę, polska wersja Meguiarsa, polska wersja Giona, polska wersja Prostafa. Dokładnie tak. Idealnie, no po prostu poezja. Dla mnie idealnym produktem to by było tak. Opal o zapachu spinela. No to po prostu poezja, bo to jest mój gust. Ja nie lubię za bardzo błyszczących takich tłuściutkich, kurczę, oleistych opon. Ktoś, kto lubi, będzie zadowolony. Jakbym miał wybrać? I tu mam zgrzyt. Jeden i drugi jest zajebisty. Naprawdę, jeden i drugi jest zajebisty i kurczę, ciężko mi się tak określić, bo ten ma fenomenalny zapach, fenomenalnie się pracuje, fenomenalna wydajność. Ten ma, moim zdaniem, fajniejsze wykończenie. Jest taki, kurczę, pode mnie bym powiedział, że taki stonowany ten połysk, że to wykończenie jest takie przyjemne, bardziej do takiego naturalnego, tu tak bajerzymy. Także kurde, ciężko. Ja bym proponował producentowi, żeby zostawić opala i dodać tego zapachu. I będzie wszystko, bo coś tu fruwa. Minus, właśnie nie wiem o co chodzi. Fruwa, cały czas fruwa jak mieszam produktem, cały czas tam jakieś gluty pływają. Tu jest niby trochę tego mniej, ale to może z tego względu, że jest ciemny. No dobrze, słuchaj, test długi. Ja wiem, że produkt dawno oni się już reklamowali, ale ja nie potrafię zrobić tak, że pokazać. No co z tego, żebym ci pokazał na oponie jak siedzi. I powiedziałbym, no zobacz jak usiadł błyszcząco. No to nic by to nie wynikło. To każdy, nawet plaka bym mógł tak zareklamować albo pokazać. Właśnie, tu chodzi o to, żeby z tym pojeździć, poprzebywać. Bo moim zdaniem w zabawie chemią to są właśnie emocje, jak myjesz, wrażenia. I to nam siedzi w głowie. Przyjemność z pracy tymi produktami. A jeszcze do tego, jak zajebiście pachną. Czego chcieć więcej, kurczę. No dobra, nie będę przedłużał. Z mojej strony to wszystko. Zajebiste, naprawdę. Zajebiste dressingi. Zajebiste, bardzo mi się podobają. Konsystencja idealna, żelowa, tak jak lubię. Tutaj, jak się zastanawiasz, czy brać Meguiarsa, czy brać, kurczę, Giona, spróbuj z tymi produktami. Zobaczysz, co będzie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!